Chciałem wyrazić moje najgłębsze podziękowanie za trud waszej pracy, za to, co robicie dla naszej ojczyzny, dbając o jej zasoby, ale dbając też o jej tradycje, o jej kulturę, o nią całą. Dzisiaj spotykamy się nieprzypadkowo w stulecie odzyskania niepodległości, bo nie byłoby tej niepodległości bez trudu polskiej wsi, bez polskich rolników, którzy przechowali te największe wartości polskiej kultury, polski język, polskie tradycje. To wasza wielka zasługa naszych przodków, to co stało się te 100 lat temu, ten cud niepodległości, który jak żagiew niesiemy w przyszłość, rozwijamy ją ku pożytkowi całego narodu polskiego. Bez tego etosu pracy rolników, bez wiary rolników w Polskę, bez ciężkiej, żmudnej pracy i życzliwości, Polska nie byłaby i nie będzie tak silna, tak potężna, jak może być, i wierzę, że taka będzie. W Obolnicy, jak w lustrze, odbija się cała historia Polski i cała historia polskości. Tutaj właśnie przed 740 laty zmora tamtych lat, która też naszych sąsiadów ze wschodu mentalnie podbiła i nam zagrażała we wszystkich wymiarach naszego życia, te najazdy tatarskie, mongolskie, tutaj zostały odparte. W 89 roku i później to lata, kiedy polska wieś była zapomniana, kiedy była często poszkodowana przez te pierwsze liberalne decyzje tamtych lat. I z wsi, z dziesiątek tysięcy wsi, takich jak Wąwolnica, rozsianych po całej Polsce, ludzie migrowali, a czasami na zawsze emigrowali. Nie chcemy, żeby było tylko w jedną stronę, tak jak w tym pięknym porzekadle, przysłowiu ludowym zresztą, od myszy po cesarza wszyscy żyją z gospodarza. Gospodarz też musi czuć to wsparcie państwa polskiego. I my chcemy, nasz rząd, być tym waszym najlepszym filarem, podporą. Wierzymy, że jesteśmy dobrym gospodarzem tej ziemi i udowodnimy to. I dziękuję. Każdy człowiek w życiu chociaż raz potrzebuje lekarza, albo policjanta, albo księdza, ale rolnika potrzebujemy codziennie. Co ja mówię, może nawet 3 razy dziennie. Niektórzy to nawet 4, jak mają apetyt. I dlatego ten rolniczy handel detaliczny będzie kwit. Na to kładziemy ogromny nacisk. Drodzy państwo, też czasami się narzeka, że Polska za mało ma tej oddolnej aktywności obywatelskiej, jak to się mówi. My tą oddolną aktywność, którą dzisiaj tak bardzo tutaj widać i podziwiamy, my ją chcemy wspierać, promować.